Zatrzyma się pan. Dzień dobry, serdecznie. Policji w Poznaniu. Powód kontroli jest stan techniczny pana Roberta. Czemu pan jedzie bez żadnego świadka? Dobrze, a z przodu? Wyładowałem się baterię. Przygotuje pan dokument do kontroli? Przynosząc zaległości paru centymetrów? Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Proszę odmuchnąć. Wypluje pan tę gumę i dmuchnie. Dobrze, ale składać część już panu mogę, nie jest to niewykluczone. Nie, jeżeli wyjdzie coś, to składam to z tego odpowiednią notatkę. No dobrze, dobrze, tylko że... Mocno dmuchnę, że właśnie paru centymetrów. Dobrze, dobrze. Mogę, możemy się mówić, że mogę pójść jeszcze dalej. Proszę pana. Proszę pana, ja panu powiedziałem, żeby dmuchnął pan walkomat, a nie, że pójdzie pan na piechotę. Wypluje pan tę gumę, proszę. Proszę wypluć tę gumę, ponieważ nie może pan wziąć gumy przed badaniem. Proszę wykonywać te polecenia. Informuję również, że całość jest nagrywana. Na widzę, co? Tak. Także proszę wykonywać te polecenia. Wypluję pan tego. Pan jest pod wpływem i nie chce pan dostać mandatu. Cześć, 692. Słuchaj, stoję na Głogowskiej na kontroli. Statycznie zatrzymałem rowerzystę, który jechał bez świateł slalomem po Głogowskiej. Pan zasłania się legitymacją poselską. Odmawia poddania się badaniu alkomatem. Co w związku z tym? Tak, ma legitymację. Mogę iść pieszo, no jestem. Nie, bo pan poza legitymacją nic innego nie dał. Wydać. Poproszę od pana dokumentu. Pan się nazywa Franciszek Wojciech Sterczewski. To jest teraz dowód osobisty. Proszę pan legitymację z powrotem. Tak, numer legitymacji 360, wydany w 2019 roku. Stanie pan już przy tej barierce. W tej chwili musi pan wykonywać polecenia policjanta. Proszę stanąć. Dobrze, słuchajcie. Chcę sobie spojrzeć. Nudzi mi się w... Niech pan tu stanie. Widzę, że pan nas prowokuje. Podejdzie pan do tej bariery. Nie. Widzę, że pan próbuje sprowokować nasze zachowanie. Proszę podejść w tamtą stronę. W jaki sposób? Co pan prowokuje? Mówię, że pan próbuje nas sprowokować. Ale czym? Swoim zachowaniem. Ale no co pan, co pan... Proszę podejść do roweru. Ale co spojrzeć? Spojrzy pan później. Jak pana, jak skończymy z panem prawo. Może pan poczytać w telefonie, ma pan telefon. Proszę podejść do barierki. Mam prawo sobie to stawić. Pan ma moje dokumenty. W tej chwili jest pan w trakcie kontroli. Prowadzimy czynności i ma pan obowiązek wykonywać nasze polecenia. Nawet będąc posłem. Ale proszę, spojrzę, jestem człowiekiem. Proszę podejść. Ja rozumiem, ja przyjąłem, ja rozumiem, co pan mówi. Proszę podejść do barierki. Informuję pana, że każde pana zachowanie zostanie przeze mnie opisane. Ja rozumiem. Łącznie to, że nie wykonuje pan moich poleceń. Dobrze. Tylko pan sobie zbiera. Proszę, panie pośle, podejść do tej barierki.
Gdyby państwo nie ma żadnej... Proszę podejść do barierki. To są moje rzeczy, panu moje dokumenty. Proszę podejść do barierki. W trakcie kontroli policyjnej obywatel ma obowiązek wykonywać polecenia upoważnionego funkcjonariusza. No i robię. Nie, nie robię. Państwo nie zagadujecie, nie podejmujecie tematu, no to co? Nie mam o czym z panem rozmawiać. No dobrze, więc... Dlatego bardziej interesują mnie śpiewy ptaków, które są ciekawe w tej sytuacji. Żeby słuchać śpiewu ptaków, nie trzeba chodzić po chodniku i pojazdu. Można stać w miejscu. Błoński 692. Możesz śmiało dopisać, że jest wyczuwalna bardzo silna woń alkoholu. Pan przed chwilą do nas przemówił. A tu jest przesada, proszę. No to nie jest żaden problem, my sobie tu poczekamy. Po prostu pan tutaj swoim zachowaniem delikatnie podobno wrażenie, że próbuje nas prowokować do jakichś działań tutaj. Zaczyna mi chodzić po chodniku do jezdni i tak dalej. Tak, 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 żadnych nie. No i na razie. No przepraszam na nas, ale no, nie zbliżyliśmy się na tyle, żeby jakkolwiek... Niestety zbliżyliśmy się na tyle, tak jak... Niestety wcześniej mogłem śmiało powiedzieć, że jej od pana nie czuję, ponieważ nie byłem na tyle blisko. A w tym momencie, jak się przemieszczaliśmy, było ją bardzo wyraźnie czuć. Także mam potwierdzenie swojej teorii, że jest pan pod wpływem alkoholu. Nie rozumiem, żeby... jakiego stosunku, no, trochę nieufności, nie ma z czego wynikające. Z pana nieprzestrzegania prawa. W związku z tym, że nie przestrzega pan jednych przepisów, nie mam pewności, że przestrzega biorę pan pozostałych. Ma pan rację, nie miałem lampki. No i jest pan pod wpływem alkoholu. Mógłbym się bardziej rozglądać. Jestem pokorny, wykonuję państwu polecenia. Cieszę się bardzo, ma pan taki obowiązek. Mimo tego, że jest pan posłem. Dzień dobry, panie aspirancie. Mamy pana posła. Pan poseł jechał od kierunku mostu dworcowego w kierunku parku Wilsona bez oświetlenia od pana czuć alkohol. Jechał całą... Od pana czuć alkohol jechał całą szerokością pasa. Dobra, otwieram bardzo kontrolny raz odpytania. Jakaś legitymacja? Ja mam to wszystko. Dlatego pan poseł odmówił poddania się poddaniu się alkoholu. A spożywa pan jakiś alkohol? Dawno temu, w sensie wczoraj, że tak powiem, przed... Do parku, tak. Bo mieszkam na Wyspiańskiego, już zarobiłem. No i, że tak powiem, mam zamiar jeszcze z 2 godziny się wyspać, bo na 6 idę złożyć kwiaty pod ceglarzem. Dobra, a niech mi pan powiedział, że pan tam na pewno podjechał. No nie, no jechałem jednym pasem. Tutaj, do chodnika. Nie, nie. Pan jechał prawym pasem do Jazyna wprost, ale całą jego szerokością. Ale takie, tak, zgodnie z prawem. I bez oświetlenia. Z tyłu działa, z przodu nie działa. Tak. Znaczy pan włączył lampki, ale po chwili obie znowu się wyłączyły, więc nie jestem pewien, czy cokolwiek działa. Nie, teraz tak, są dwie opcje. Albo pan tutaj, ma pan jakieś zapięcie? Mogę zapiąć tu. Już nie. Możemy tutaj, bo teraz się zapisz ten action. Mogę tu, do tego ciekawe. Nie ma problemu. Wola, żeby na tym sobie zapiąć. Są dwie opcje. Albo pan zapięta rower i pójdzie sobie pieszo do domu. No. Albo pan poprowadzi ten rower. Dobra? Jak pan poprowadzi, to my do pana będziemy musieli niestety trochę poasystować. Gdziekolwiek pan mnie wskaże, czy nie. Ja to nie chodzi o to, gdzie go wskażę. Chodzi o to, żeby zarówno było bezpiecznie, żeby tutaj, żeby pan nie miał domu w protekcji. Nie, absolutnie. Tak powiem, znam Łazarz, zapięcie jest sprawdzone wielokrotnie, więc... No,
Macie pana wylegitymowanego do spisanego? Tak. Czyli dane mamy. Tak, dobra, to możemy panu dokumenty oddać. Wysługuję prawo do odbywania zachowania do miejscowego prokuratora na sprawdza, czy nasz lek. Dobra. My dziękujemy. Także bezpiecznie proszę do domu się udać. Dziękuję i przepraszam za zabieranie państwu czasu. Dobra. Dobrego dnia. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dobrze. Dobra.